Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Mycek. Poprowadzę dla Państwa prezentację z programu o nazwie Rapid Check firmy Alliant, który służy do kontroli jakości druku. Uruchamiamy nasz program po wcześniejszym oczywiście zainstalowaniu. Rapid Check działa pod kontrolą systemu Windows. Niestety na dziś nie posiadamy wersji, która działa pod kontrolą systemu OS X. Po uruchomieniu programu wyświetla nam się okno dialogowe, w którym mamy trzy kolejne okna. Pierwszy z nich służy do wywołania opcji wykonywania pomiarów, drugie służy do porównywania już zrobionych pomiarów, trzecie służy do oglądania trendu wszystkich naszych pomiarów, które dotychczas żeśmy robili. Żeby zacząć prawidłowo pracować z programem, dobrze by było najpierw zajrzeć, co znajduje się w oknie, w którym definiujemy podstawowe parametry pracy programu. Kliknijmy sobie na ikonie koła zębatego, tu możemy sobie wybrać język, w którym pracujemy. Póki co nie ma języka polskiego. Możemy sobie wybrać format daty, która będzie obowiązywała w programie, sekwencję naszych kolorów, czy zaczynamy od koloru czarnego, później cyan, magenta, yellow, czy drukujemy cyan, magenta, yellow, black. Możemy sobie zdefiniować półtony z trzech różnych wybranych opcji oraz formę wykonywania, formę zapisu naszego raportu. Tu możemy sobie zdefiniować swój własny prefiks. Tu ustalamy, od jakiego numeru będziemy startować oraz możemy sobie wczytać nasze firmowe logo, które będzie się pojawiało na naszych raportach. Klikamy na przycisku Done. Kolejnym krokiem jest podłączenie urządzenia pomiarowego. Wystarczy kliknąć na pierwszym oknie pomiarowym. Wyświetli się tu kilka okien, o których będę mówił bardziej szczegółowo w dalszej części prezentacji. Dla nas istotny jest w tej chwili pasek, który znajduje się w lewym górnym rogu o nazwie Toolbar. Klikamy na przycisku Select, wyświetli nam się lista urządzeń, które możemy wykorzystać w naszym programie. Ja mam podłączonego iOne'a firmy X-Ray. W tej chwili widzimy, że wyświetliła nam się żółta ikonka informująca nas o tym, że urządzenie nie zostało prawidłowo podłączone do naszego programu. Jest ono podłączone natomiast do komputera. Aby można było z tego urządzenia prawidłowo korzystać, należy najpierw zdefiniować wartości pomiarowe, którymi się będziemy posługiwali podczas wykonywania naszych testów oraz to, co jest bardzo istotne, to wybranie, w jakiej sekwencji będziemy wykonywać te pomiary. Czy pole po polu, czy będzie to pasek, który będzie skanowany przy pomocy linijki dołączonej do naszego urządzenia pomiarowego. Jeżeli te wartości są prawidłowo zdefiniowane, klikamy na przycisku Connect i program łączy się z naszym urządzeniem, przechodzi do okna dialogowego numer 2, w którym prosi nas o wykonanie kalibracji. Do tego celu potrzebny jest punkt bieli, który jest zawsze dołączony do naszego urządzenia pomiarowego. Urządzenie pomiarowe powinno być położone na tym punkcie bieli. Dodatkowo w tym oknie możemy sobie jeszcze zdefiniować, jak często program będzie wymuszał na nas wykonanie takiej kalibracji. Mamy do wyboru dwie opcje, albo co 15 pomiarów, albo co 30 minut, lub po prostu ma nie przypominać, sami będziemy pamiętali, że od czasu do czasu trzeba wykonać taką kalibrację. Klikamy na przycisku Calibrate. Jeżeli urządzenie pomiarowe i punkt bieli są ze sobą zgodne, przechodzimy do okna dialogowego numer 3, w którym program prosi nas o zmierzenie bieli papieru. Ja to w tej chwili wykonam i urządzenie jest gotowe do pracy. Sygnalizują nam o tym trzy ikonki z zielonym znacznikiem. Urządzenie jest gotowe do pracy, program jest również gotowy do pracy. Zacznijmy, proszę Państwa, od zdefiniowania tego, co będziemy chcieli mierzyć. Mamy do wyboru dwie opcje. Jedna nazywa się Quick Check, druga nazywa się Pull Check. Opcja Quick Check służy do wywołania już wcześniej zdefiniowanych standardów. Nie będziemy tutaj niczego za specjalnie definiować, tylko już wszystko będzie ustawione. Jeżeli wybierzemy sobie opcję Full Check,
Wówczas będziemy definiowali pewne podstawowe parametry, które będą pojawiały się w naszych późniejszych pomiarach. Jak widzimy, pod spodem mamy również wybrany standard, którym się będziemy posługiwali naszych pomiarów. Takie standardy są oczywiście zawsze bardzo istotne do tego, żeby wykonać właściwie nasze czynności sprawdzające. Ten, który jest w tej chwili wybrany, posługuje się standardem FOGRA 47. Referencja jest też od FOGRA 47. Dwie literki WB oznaczają whiteback, czyli arkusz był mierzony z białym podkładem. Oczywiście może być również pomiar robiony z podkładem czarnym. Oraz nazwa paska pomiarowego, który w moim przypadku nazywa się spot. Klikamy na oknie pomiarów. Wyświetla nam się już wcześniej zdefiniowany pasek przeze mnie. To jest ten pasek, który się nazywał spot. Zawiera on w tej chwili 7 pól. Cyan, magenta, yellow, black oraz dwa kolory dodatkowe, pantonowe plus kolor biały. Te kolory dodatkowe musimy sobie za każdym razem zdefiniować, żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę mierzymy. Mamy możliwość wybrania tych kolorów albo z już wcześniej wykorzystanej biblioteki kolorów i ta biblioteka znajduje się tutaj. Możemy wczytać z zewnętrznego pliku CXF lub możemy zdefiniować wartości LAB. Ja wczytam sobie z pliku CXF. Jeden będzie kolorem żółtym, drugi będzie Bright Red C i klikamy na przycisku OK. Następnie program podpowiada nam, jak będzie wyglądał nasz raport. Ten raport tutaj możemy sobie poprawić, że on będzie się zaczynał od cyferki 1. Tu możemy sobie wpisać naszego użytkownika. To może być albo nazwa klienta, albo może być operator, który wykonuje w danej chwili pomiary. Tu może być wpisana nazwa naszej pracy oraz jakaś notatka, która jest istotna i ma się pojawić na raporcie, wewnątrz naszego raportu. Jeżeli chcemy zdefiniować sobie jakieś dodatkowe pola, wystarczy kliknąć na przycisku Edit Defined Value i w tym momencie wyświetla nam się dodatkowe okno dialogowe, w którym możemy sobie zdefiniować kolejne nasze listy dialogowe. W tej chwili tym oknem, który został zdefiniowany przez nas, jest Customer Name, ale możemy sobie jeszcze dodatkowo wybrać ze zdefiniowanych wartości, które już tutaj mamy, lub dodać sobie swoje własne. W kolejnej zakładce Technical Data wybieramy już opcje związane z techniką naszego druku. Możemy sobie wybrać ilość pomiarów, które będziemy robili dla naszego arkusza. Następnie wybieramy sobie maszynę, którą też oczywiście możemy sobie wcześniej zdefiniować. Rodzaj druku, czy jest to offset, web offset, newspaper, flexo lub jakaś inna technologia druku. Nazwa papieru, rodzaj papieru, gramatura papieru oraz ilość farb, które wykorzystujemy w druku dla różnych technik druku. Oczywiście wszystkie z tych parametrów również możemy sobie jeszcze dodatkowo zdefiniować, żeby one się umieściły w naszym raporcie. Na samym końcu możemy sobie dodać jakieś swoje własne pola, które mają się pojawić w naszym raporcie. Klikamy na przycisku pomiarów, wyświetla nam się okno, w którym widzimy już nasz pasek pomiarowy i możemy przejść do wykonania pomiarów. Pierwsze pole cyjan, drugie pole magenta, trzecie pole yellow, czwarte pole black, następnie pole żółty i nasz panton czerwony, a na końcu biel papieru. Wszystkie pola zostały zmierzone poprawnie. Już na tym etapie możemy sobie za chwilę podejrzeć, co takiego wyświetlił nam raport, natomiast my przejdziemy w tej chwili do pomiaru drugiego, w którym znów zmierzę cyjan, magentę, yellow, black, a kolory pantonowe zmierzą sobie już z zernika pantonowego.
żółty i bright red. A na końcu znów wielkomiar. Ok, wszystkie pomiary zostały przeze mnie wykonane. I mogę sobie w tej chwili podejrzeć, co takiego zostało zmierzone. To są kolory podstawowe. Doskonale widać, jak różnią się, jakie są wartości delta E w stosunku do standardu. Możemy sobie podejrzeć również, jaka jest biel papieru. Jest ona prawidłowa. Tutaj mamy przyrosty punktów rastrowych, których nie mierzyliśmy. Gray balance, którego nie mamy. Taki znak zapytania informuje nas o tym, że nie mamy danych pomiarowych. Mamy też kolory dodatkowe. Tutaj widzimy, że wyraźnie one odbiegają od naszego standardu. W drugim secie pomiarowym również nie są one w standardzie, pomimo że mierzyłem je z wzornika pantonowego. Oczywiście tak się dzieje, dlatego że albo nasz plik CXF, który był naszą bazą, zawierał na przykład wzorcowe kolory, które są kolorami naszego klienta, lub mogły być mierzone z innego wzornika. Generalnie rozbieżności na tym etapie może być naprawdę dużo. Na tym etapie możemy sobie zapisać naszą pracę. Możemy zapisać raport, tak jak tutaj ustawiliśmy, pod nazwą 0001. Zapisz. Możemy również wydrukować taki raport. Podgląd wydruku wygląda w ten sposób. Wszystko to, co mierzyliśmy, znajduje się w naszym raporcie. Gdy skończyliśmy nasze pomiary, zamykamy okno pomiarowe. W opcji Compare Jobs możemy sobie wczytać kilka różnych pomiarów i porównywać je ze sobą, żeby zobaczyć, jak zachowują się czy to nasze arkusze, czy nasze poszczególne druki. Wczytujemy je z wcześniej zapamiętanych raportów. To jest mój raport numer 1. Tu jest jakiś tam raport zmierzony wcześniej. Kolejny raport i kolejny raport. Pod spodem mamy znów wyświetlone ikonki, które już widzieliśmy wcześniej podczas jednostkowego pomiaru. Możemy sobie je porównać, w jaki sposób te pomiary trzymają się jakby naszego standardu. Tutaj możemy sobie podejrzeć gęstość optyczną, która jest akurat zupełnie w porządku. Możemy sobie podejrzeć delty naszych kolorów podstawowych. To widać właśnie, dlaczego się one rozjeżdżały. Generalnie jest to takie miejsce, w którym możemy sobie podejrzeć wiele rzeczy, które nas interesują przy takim raporcie. Oczywiście każda z tych rzeczy może być później analizowana indywidualnie. Generalnie jest to program, który pozwala na wiele różnych swoich własnych działań. Możemy sobie również podejrzeć, wczytując te wszystkie dane pomiarowe, jak wygląda trend naszego druku dla poszczególnych kolorów. Również możemy sobie wybierać te wartości, które wcześniej sobie wczytywaliśmy, i analizować je na zbiorczych wykresach, żeby mniej więcej zorientować się, jak te kolory są drukowane na naszej maszynie. Oczywiście tu możemy sobie również założyć pewnego rodzaju filtry. Po prostu nie chcemy czasami oglądać wszystkich raportów, bo przecież one mogą być z różnych maszyn, z różnych sekwencji druku. W związku z czym ja tutaj wiem, że na przykład te druki zupełnie nie pasują do tego, co jest analizowane, i teraz dopiero one będą właściwe, ponieważ tamte poprzednie były zupełnie jakby z innej maszyny, zupełnie inny pasek pomiarowy był wykorzystywany, w związku z czym nie były one po prostu adekwatne do tego, żeby mierzyć sobie taki trend. Tu oczywiście też możemy sobie zobaczyć, jak zachowują się delty dla poszczególnych kolorów.
I ta analiza może być taka dosyć szczegółowa i dogłębna. Generalnie, jak widać, jest to program dosyć rozbudowany. Nie musimy się oczywiście posługiwać tym, z czego ja korzystałem. Możemy sobie standard zdefiniować swój własny lub wybrać jakieś standardy, które są już wszyte w sam program i można je wykorzystywać na każdym w zasadzie etapie pomiaru, pod warunkiem, że wykorzystujemy ten standard w naszej rzeczywistej produkcji. I tak na przykład, gdy wybierzemy sobie na przykład standard FOGRA 47 i będziemy chcieli mierzyć, to jak widzimy, pasek pomiarowy, który jest wykorzystywany do druku, jest już zupełnie inny. Gdybyśmy chcieli sobie zdefiniować swój własny standard, wówczas wyświetla nam się okno dialogowe, w którym możemy sobie nazwać nasz standard, wybieramy sobie specyfikację, którą się posługujemy, ona też jest czytana do naszego programu. Wybieramy sobie rodzaj tła pomiarowego, do jakiego był robiony standard, czy był biały, czy był czarny. Jak również możemy zdefiniować sobie pasek, którym będziemy się posługiwali. Tych pasków tutaj predefiniowanych jest dosyć dużo. To dużo z nich jest standardowymi paskami wykorzystywanymi w druku. Jest również mój pasek spot, który został przeze mnie zdefiniowany, ale możemy sobie, jeżeli żaden z nich nam nie odpowiada, możemy sobie wybrać Create Edit Wedge Profile i wtedy wyświetla nam się okienko, w którym definiujemy sobie swoje własne paski. Oczywiście możemy sobie tutaj też możemy posługiwać się paskiem, który już został wcześniej zdefiniowany w naszym programie, lub wczytać całkowicie nowy pasek i wtedy zaczynamy od pora tylko i wyłącznie zerowego, w którym musimy sobie zdefiniować, ile tych pól będziemy mierzyli, jakiej wielkości są pola, czy będziemy mierzyli pole po polu, czy będziemy mierzyli cały pasek pomiarowy automatycznie. Tu sobie definiujemy ilość liter lub znaków, które będą opisywały nasze pola, a następnie zaczynamy definiować konkretne pola, czy to są pola cyan, magenta, yellow, black, czy to są jakieś pola, które będą definiowały nam gray balance, czy będzie to pole z kolorem spotowym. Generalnie mamy pełną możliwość do zdefiniowania takiego paska i oczywiście później wykorzystania go w naszych pomiarach. Generalnie, proszę Państwa, to wszystko. Jak widać, program nie jest jakoś nadmiernie rozbudowany, niemniej umożliwia bezproblemowe kontrolowanie tego, co dzieje się w naszej drukarni, jakąś interakcję z pracami naszych klientów. Szczególnie przydatna jest tutaj opcja kolorów dodatkowych, które można sobie zapamiętać i przy każdym pomiarze wracać do jakiegoś standardu, który żeśmy sobie ustalili. Bardzo użyteczny program. Zachęcam do testów. Program można pobrać ze strony Alianta i w takiej demo wersji działa on przez 14 dni. Można sobie w tym czasie go przetestować, sprawdzić wszystkie możliwości, czy jest on przydatny. Jeśli mieli jakieś dodatkowe pytania, zapraszam na naszą stronę internetową pn-software.com.pl. Znajdziecie Państwo tutaj wszystkie produkty, które wykorzystujemy w procesach automatyzacji oraz których jesteśmy dystrybutorem. W zakładce produkty macie Państwo długą listę naszych dostawców. W zakładce kontakt znajdzie się Państwo już bezpośrednie namiary na mnie i na właściciela Arka Szymosza. Zapraszam go do kontaktu. Jestem pewien, że wspólnie jesteśmy w stanie wymyślić i wdrożyć dużo ciekawych projektów. Do widzenia.